Na przekór zmiennej marcowej pogodzie zawierciańskie PTTK po raz kolejny zorganizowało wiosenny rajd. No jest to już 42 rajd, więc od ponad 40 lat. W pierwszą, zazwyczaj ostatnią sobotę marca. To jest tak tradycja, no bo jak sama nazwa mówi, przebiśniegom na spotkanie, czyli chcemy trafić na rzeczywiście przebijające się przez śnieg przebiśniegi. No niestety, jak widać w tym roku, to dwa miesiące wcześniej trzeba by było robić, żeby trafić na przebijający się przez śnieg. Ale przebiśniegi są. Start w tym roku był z Kromołowa, 17 km trasa, z Morska 12, ze Skarży 10 i 5 z Belanowic. Najkrótsza, no bo w tej chwili niektórzy chcą krótko chodzić. No a metę robimy zazwyczaj tam, gdzie są przebiśniegi. No w tym roku wyjątkowo w Zawierciu, bo jest stulecie miasta. Więc tak to zazwyczaj mamy trasę gdzieś w terenie i jedna z tras to zazwyczaj największa wychodzi z Zawiercia. No a w tej chwili wszystko do Zawiercia wraca. No. Tutaj jest meta rajdu przewiśnikom na spotkanie. Co roku spotykamy się z młodzieżą, z dziećmi i młodzieżą z zawierciańskich szkół. I nie tylko zawierciańskich zresztą, ościennych również. Bawimy się, przede wszystkim szukamy wiosny, oznak wiosny przewiśniegów, jak sama nazwa rajdu wskazuje. I później bawimy się, integrujemy, wszystkie szkoły się bawią razem. No jak widać, jest troszkę zimno, wiatr wieje, ale dzieci bawią się doskonale, humory dopisują, także mam nadzieję, że są zadowolone. Poza świetną zabawą ruchową na uczestników czekały także dodatkowe konkursy. Tu no, konkursy są na mecie, żeby to coś było tak jako atrakcja, ale główny to jest przejście trasy. Na tę szczególną metę w Zawierciu przybyli uczestnicy z różnych stron. W tej chwili jak na te 980, jak koleżanka mówi, uczestników, to prawie 400 jest z rejonu Olkusza. Same szkoły olkuskie, wszystkie okoliczne, tam Chechło, Zadroże, jakieś Podlipie, jakieś małe, te Sucha, Wolbrom jest duża drużyna, także stamtąd dużo na ten rajd przyjeżdża. To jest rajd dla wszystkich, którzy mają ochotę z nami się bawić. Przede wszystkim Zawiercie, ale również, nie wiem, Olkusz, Pilica, Wolbrom, zgadza się, to są miejscowości, które uczestniczą co roku. Bywa, że spotykają się nowe jakieś osoby, nowe szkoły do nas dołączają i bawią się. Wszystkiemu przyświecają bardzo ważne cele. Ruch to zdrowie, jak sama przysłuje mówi, więc to jest podstawowe, żeby rozruszać tą młodzież. Po drugie, no jak sama nazwa mówi, przebiśniegom na spotkanie, czyli chcemy przyrodniczo pokazać tą rozwijającą się przyrodę, mieć ten kontakt młodzieży, zwłaszcza w tej chwili młodzieży z przyrodą, no bo przecież większość młodzieży to w tej chwili przyrodę ogląda w internecie, tak? a nie na żywo, więc dlatego jest to ta główna idea, ruch i kontakt z przyrodą. Po to, żeby integrować młodzież, żeby ona wyszła ze szkoły, żeby wyszła z domu, żeby w sobotę nie siedziała przed komputerem, tylko trochę się pobawiła na świeżym powietrzu. A jakie cele mieli sami uczestnicy? Żeby no, po prostu uwierzyć w siebie, że przejdziesz to, no i tak. Żeby też trochę mieć treningu, żeby się rozruszać na świeżym powietrzu. Żeby pomyślmy, że no można mieć z tego pamiątki i różne takie. Dobyłem takie znaczki, różne nagrody, słodkości i takie. Rajd dostarczył im wielu wrażeń. Była trochę ubawu. No, były duże górki. No, taka na początku było słońce, ale później zaczęło padać, a zaraz przestało. No, szliśmy 11 km i trochę nogi nas bolą jeszcze. Dumni z siebie piechurzy dzięki dobrej strategii osiągnęli dziś wielki sukces. Trzeba się ciepło ubrać, dobre mieć buty, no i trzeba się przygotować też na pogodę. No, chodziłam po górach, no i chodziłam na długie spacery. No, na początku szliśmy z górki, ale później już było coraz ciężej pod górkę. Największą trudność sprawiało pod górkę i na kamieniach. Z takiej lekcji w terenie poza zabawą wynosi się sporą porcję nauki. Że nogi po rajdzie mogą bardzo boleć. No, zwiedza się tutaj tą okolicę i szuka się różnych kwiatów.
No, robimy sobie czasem przerwy, rozmawiamy. Że jak będę zrywał przewiźniaki, to dostanę mandat. No, że ćwiczysz sobie kondycję. Zwłaszcza ja chodzę do klubu Przebój Wolbrom i... Że nie można niszczyć przyrody. Wśród uczestników wypatrzyliśmy także grupę z Poręby. Od kilkunastu lat, jak zorganizowaliśmy klub turystyki rowerowej, to uczestniczymy w tym rajdzie, przy czym chcemy zaznaczyć, że dzisiejsza wycieczka to jest już u nas wycieczka numer 5. Pierwszą wycieczkę już mieliśmy w styczniu, także w zależności od pogody, tak jak widać tutaj na załączonym rysunku, to jeździ nas tak do 10 osób. Przy czym najmłodszy uczestnik to ma 61 lat. Średnia wieku to ponad 65 lat jest naszej grupy. No i jeździmy, w ciągu roku przejeżdżamy ponad 1500 kilometrów, do 2040-50 wycieczek. Wszystko robimy dla zdrowia. Nie jesteśmy sponsorowani przez nikogo, w tym wypadku tak samo przez Urząd Miasta, który serdecznie pozdrawiamy. Dbałość o zdrowie w tym wydaniu odbywa się w oparciu o bogate doświadczenie. Koło nasze z Poręby w tym roku będzie miało 45-lecie i w tym 45-leciu mieliśmy też wiele sukcesów, bo i pucharów na szczeblu ogólnopolskim uczestniczyliśmy też w imprezach, gdzie na rowerach byliśmy też, byłem akurat w Budapeszcie z grupą z Dąbrowy Górniczej, no, a prócz tego to powiem w ten sposób, że imprezy turystyczne to nie tylko rowerowe, ale i też piesze. Mamy w kole przewodników, przodowników, instruktorów, także koło się rozwija, a co niedzielę mamy wycieczki, a w szczególności to chciałbym zaprosić, bo takie oficjalne otwarcie naszego sezonu rowerowego, bo chociaż tak jak tu kolega wspominał, już od stycznia jeździliśmy, to zapraszamy na 2 maja, to jest majówka 2015 i w Porębie o godzinie 9 z parkingu, tam gdzie był Polo Market, teraz jest Mila, to wyjeżdżamy na trasę rowerową do Ciągowic, a potem jest już wspólne grillowanie. Grupa z Poręby z wigorem i nietuzinkowym humorem wyrusza w trasę powrotną i zaprasza do aktywnego spędzenia tegorocznej majówki. Zapraszamy też kolegów z Siewierza, bo tutaj widzimy, że z Siewierza jesteście, żeby się przyłączyli, bo jak to Fredek Kiepski mówi, w sile kupa. Zawierciańskie PTTK także organizuje więcej takich wydarzeń. My robimy 3 takie duże imprezy rocznie dla młodzieży. To jest ten przebiśnieg na spotkanie. Później z okazji Dnia Dziecka, Dzieciaki na Szlaku, to jest mniejsza. I Jesień Jurajska, która ma jak gdyby tą samą prawie wielkość. A młodzi piechurzy chętnie składają deklaracje. Bardzo dużo razy szłam na rajdy i na następne też pójdę. Rajd na powitanie przebiśniegą utwierdził nas w tym, że wiosna już nadeszła. Jeśli nie ma jej jeszcze za oknami, to z pewnością była ona w sercach uczestników tego wyjątkowego wydarzenia.